będziemy na trening ostatni przed zawodami i poodbijać sobie jeszcze chwilę. No i już dzisiaj zaczynamy. No lecimy, no jest grubo. Właśnie na oficjalnym, ostatnim treningu przed zawodami. Będziemy podpatrywać konkurencję. Mam nadzieję, że coś z tego wyniesiemy, czegoś się nauczymy. No i medale. Po to przyjechaliśmy. Jak się rozglądają po treningu, wygląda na to, że się przez rok się poziom podniósł. To takich, których się niekoniecznie spodziewaliśmy. Łatwo nie będzie. Nie jest źle, zawsze mogło być lepiej. Teraz na obiad. Wygraliśmy kilka debli z innymi państwami. Wydaje się, że mamy szansę. Zobaczymy wieczorem. Czekam. Co? Jesteśmy po obiedzie. Jeszcze chwila relaksu na basenie. Za godzinkę ma podjechać autobus i jedziemy na salę i zaczynamy. Zaczyna się, jedziemy na zawody, się będzie działo. Na mnie czekali wszyscy. Zaraz będzie wielkie otwarcie, więc czekamy. Będziemy wychodzić z flagą. Właśnie pierwszy mecz dzisiejszego turnieju. Gra singlowa kobiet, Gabrysia gra z reprezentantką Tunezji. Bardzo wyrównany pojedynek. Już zagrałem dwa mecze. Nie spodziewałem się tego, że tak się skończą, aczkolwiek mecz razem z Francją był bardzo owocny. Bardzo dużo się nauczyłem i było fajnie. Przed nami trudny mecz, Gabi będzie grała z reprezentantką Sudanu. Idę wygrać, tak jest. Tak jest. Dobrą radę, jest moc. Przed nami mecz Debla Mix, chyba największa zagadka tego turnieju, bo wszyscy wiedzą, że facet z pary jest bardzo dobry, natomiast nikt nie wie, co potrafi zrobić dziewczyna. Chyba jest udawanym Egipcjaninem. Good game and congratulations, yeah? Congratulations. Zawody się wcześniej skończyły, jest 10:00, wcześniej skończone, możemy jechać do domu, ale się okazuje, że chyba autobus jest zamówiony na 11:00, więc pewnie przyjedzie o 12:00. Są pierwsze sukcesy, bo tak jak widzieliście na Facebooku, mecz, który był zagadką, nasi reprezentanci wygrali, więc to najprawdopodobniej gwarantuje im już wyjście z grupy. A teraz jest środek nocy, więc kolacyjka do spania. A jutro o 9:00 rano ruszamy i z meczami juniorów.